Także was witam, bracia i siostry. I tak po wiślańsku z Wisły Czornego. Niech was Bóg błogosławi. Cieszymy się bardzo, że możemy dzisiaj być też z wami, wśród was, że mogliśmy dojechać. Wiecie, my, Wiślanie, a szczególnie Górole, tam Czernianie, Malinczanie, to my tam znamy takie chodniczki, tam czasami gdzieś rajstakami, gdzieś tam przejademy. Ale czasami jest tak, że też trudno jest przejechać, bo albo wilki, albo niedźwiedzie, albo coś nas tam atakuje. Także niech Bóg błogosławi ten czas. Wiecie, ten napis dzisiaj, to Słowo Boże, które tutaj jest na waszej ścianie, wy go macie codziennie. Ja też go mam w swojej Biblii, nie zawsze go czytam, ale tak dzisiaj przemawia do mnie. Niech Pan Bóg będzie miłościw i niech nam błogosławi. Ja myślę, że o to się każdemu z nas rozchodzi dzisiaj, na tym miejscu. Niech Bóg będzie miłościw dla każdego z nas, dla całego zgromadzenia, ale też i osobiście dla każdego z nas, bo Jego potrzebujemy. I niech nam błogosławi. Niech przechadza się pośrodku nas. Niech wypełnia nasze serca pragnieniem, o które tutaj śpiewaliśmy. Abyśmy chcieli Go, abyśmy Go pragnęli jako Boga żywego. Wiele ludzi myśli o Bogu, czy zna Boga, ale gdzieś tam z obrazka, gdzieś tam może gdzieś słyszeli. Ale chcielibyśmy znać Boga jako Boga żywego. Tak jak ten jeleń na pustyni pragnie wody. Tak jak ta ziemia ostatnio, która jest bardzo sucha też w niektórych miejscach. Ona pragnie wody. Jeleń pragnie. Każda żywa istota pragnie wody. Niech Twoje i moje serce pragnie Boga. Boga żywego. Aby On się objawiał. Aby On wypełniał nasze serce. Aby On nas prowadził. I doprowadził aż do końca. Bo On jest mocen nas tylko doprowadzić. On jest mocen nas zachować. On jest mocen nas zbawić. On jest mocen nas uzdrowić. Jemu niech będzie chwała z tego miejsca. I nie tylko z tego, ale zawsze i wszędzie. Bracia i siostry, zanim będę czytał Boże Słowo, chciałbym was też pozdrowić z takiego zboru, w którym macie też wielki udział. A to jest zbór romski, który znajduje się na Słowacji. Blisko ukraińskiej strony granicy, blisko polskiej granicy, tam gdzieś w Bieszczadach. Tam byliśmy niedawno z Jurkiem Marcolem odwiedzić ich. Była tam też ewangelizacja, nabożeństwo. I wchodząc właśnie do tego zboru, zobaczyłem wasz dar, za który oni są bardzo wdzięczni i dziękuję wam. Oni na pewno, tutaj przyjedzie pastor kiedyś w październiku z tego zboru, będzie dziękował i na pewno już dziękowali, ale tak widziałem po tych twarzach, po tych ludziach, z którymi rozmawiałem. Fajnie się rozmawia po słowacku, choć nie znam słowackiego, bo to jest bardzo język przybliżony do wiślańskiej gwary. Także ci, którzy mówią wiślańską gwarą, to mówią się ze Słowakami. Oni mówią po słowacku, ale też przede wszystkim po romsku. Mieliśmy tam, wiecie, bardzo dobry czas. Siedzieliśmy na tych waszych ławkach, za które są bardzo wdzięczni. Ktoś by chciał zobaczyć, mam na komórce, na zdjęciu. Mogę pokazać później po nabożeństwie. Co chcę powiedzieć? Wiecie, muszę powiedzieć, że nie byłem jeszcze gdzieś w takim, choć widziałem już różne rzeczy na świecie, ale nie byłem jeszcze gdzieś w takim miejscu, gdzie jest tak źle, że tak powiem. I duchowo, i cieleśnie. Czasami do nas przyjeżdża Jurek Marcol, pokazuje tam zdjęcia, pokazywał z Etiopii, pokazywał z Ukrainy, pokazywał i z tej Słowacji też. Na zdjęciu, na filmie, na tym to tak człowiek jakoś nie widzi tego do końca. Ale wiecie, jak człowiek tak się znajdzie w takim miejscu, tak osobiście, tak zobaczy, tak rozmawia, może się dzielić Słowem Bożym, może się modlić, to jest całkiem inaczej. I miałem taką możliwość, bracia i siostry, bycia właśnie na tej Słowacji,
To jest miejscowość Pawlowce nad Uchą, tak to tam jest nazwane. Uchom to jest taka rzeczka, Pawlowce to jest taka miejscowość. Bardzo dużo tam jest właśnie tych Romów mieszka. I są Romowie, którzy są no dosyć tak, można powiedzieć, w miarę możliwości bogaci, ale są w strasznej biedzie. I mieliśmy możliwość właśnie usługiwać, miałem możliwość usługiwać wśród tych takich bogaczy, którzy tam chodzą do tego zboru, ale też mieliśmy możliwość zorganizować ewangelizację w takiej bardzo, bardzo biednej wiosce. I wiecie, na co chcę zwrócić, nie chcę dużo mówić, ale co mnie tak dotknęło i co jest moim pragnieniem, o czym już też tutaj mówiłem. Ci ludzie, nie znając Boga, ale słysząc Ewangelię, a otrzymając jakiś tam podarunek, cukierek dzieci, czy jakiś tam proszek do prania, czy coś, wiecie, w ich sercach powstało wielkie pragnienie Boga. Pragnienie Boga. I ja to tak sobie wziąłem do siebie. Czy w moim życiu, czy w naszym życiu, w naszych warunkach, jakich my żyjemy, nie jest łatwo, nie jednemu też może, ale wiecie, według tego życia tam to jest całkiem inaczej. Czy w moim życiu, czy w naszym życiu jest to pragnienie Boga? Jest to, oni pragną Boga. Oni pragną Słowa Bożego. Wiecie, kiedy zaprosiliśmy ich po ewangelizacji, wyszło wiele osób do modlitwy. Zaprosiliśmy ich po ewangelizacji na niedzielę na nabożeństwo. Jurek pojechał tym małym busikiem, to jest chyba 7-osobowy, a weszło chyba do niego 15 osób. Na siłę się wciśli, bo oni chcą być na nabożeństwie. Przywiózł ich, był wystraszony. Mówi, jak mnie policja złapie, to co ja zrobię? Pan Bóg zachował. Wiecie, pragnienie Boga, tych ludzi. Wielu może już słyszało, wielu może jeszcze nie słyszało o Bogu, ale pragnęli Boga i pragną nadal. Dlatego módlmy się i chciejmy naprawdę ich też nadal błogosławić. I ten dar, który od was otrzymali, wiem, że naprawdę służy ku dobremu. Są bardzo, bardzo ale wdzięczni. I był to dobry czas, wiele jeszcze innych rzeczy. Jeszcze może jedną taką sytuację, kiedy byliśmy pierwszy dzień w takim lepszym miejscu, że tak powiem, przeszliśmy przez taki tabor tych cyganów i później byliśmy na takiej grupie biblijnej, takim studium biblijne i pastor Marek, mu jest chyba na imię, prosił mnie, żebym się podzielił jakimś słowem i że będziemy rozważać, że będzie to taka grupa biblijna, taki studium biblijne. Wiecie, ja się nie przygotowywałem na żadną jakąś usługę, ale miałem słowo z listu do Hebrajczyków, aby ich zachęcać, aby sobie to rozważyć o tej wytrwałości z 10 rozdziału. Wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. I tam dalej jeszcze jest, bo jeszcze tylko krótka chwila, przyjdzie ten, który ma przyjść, nie będzie zwlekał. Ostatni wiersz tego urywka mówi, ale my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają, giną, ale wierzą i zachowują duszę. To słowo rozważaliśmy. Wiecie, oni usiedli, bo tam było mało miejsca, chyba gdzieś koło 30 osób w takim pokoju jednym, przechodziło się do takiego drugiego kuchni. Usiadli na podłodze dookoła, tak. Wiecie, jak ja to słowo przeczytałem, to powiem wam, taka Boża obecność wstąpiła. Nie myślałem nawet, nie planowałem tego, ale oni otwierali swoje usta i wyrywali moje słowa z mojego serca. Wiecie, tak pragnęli tego słowa. Tak to słowo ich dotykało o tej wytrwałości, że oni wyrywali te słowa z mojego serca, z mojego umysłu. Wiecie, ja nie wiem, kiedy godzina minęła. Tak szybko ten czas leciał. Wiecie, taka Boża obecność, że niesamowity czas myśmy mieli. I wiecie, za tym tęsknię. Żeby to w moim, w naszym życiu było. To pragnienie Boga. To pragnienie Słowa Bożego. Wiecie, jedna siostra kiedyś u nas tam w Czarnym, już dawno nie żyje, ja to też często już powtarzałem u nas w zborze. Ona zawsze mówiła, że ona chce jeść i pić Słowo Boże.
Ona chce jeść i pić Słowo Boże. Czy możemy sobie to wyobrazić? I tak jest. Jeśli my pragniemy Boga, jeśli my pragniemy Słowa Bożego, to nawet usta otwieramy, żeby wchodziło to Boże Słowo do nas. Ale też, abyśmy to Słowo mogli wykonywać. Abyśmy mogli iść według tego Słowa. Abyśmy mogli żyć według Słowa Bożego. Bo ci, którzy wykonują Boże Słowo, ci są błogosławieni. Niebo i ziemia przeminą, ale Słowa Boże nie przeminą. Jeśli Bóg mówi coś w swoim Słowie, to jest tak i amen. To się nie da zmienić, to się nie zmieni. Bóg tego nie zmieni. Jeśli Bóg raz coś powiedział, to tak jest. Jeśli Bóg powiedział nie kradnij, to nie kradnij. I wiele innych rzeczy. Dlatego Bogu niech będzie chwała za to wszystko, co mogliśmy już doświadczać, przeżywać. Niech Bóg was błogosławi. Chcę dzisiaj podzielić się takim słowem z Psalmu 139. Była kiedyś taka noc, kiedy nie mogłem spać. Nie wiem, czy macie też takie noce. Myślę, że starsi ludzie wiedzą, że jest tak czasami, że jakoś tak nie idzie spać. I czasami różnie człowiek myśli o tych sprawach, o tamtych, coś człowieka nurtuje. Ale powiem wam najważniejszą rzeczą, jak nie będziecie mogli spać, zacznijcie rozmyślać o Bogu, o Królestwie Bożym. Wiecie, całkiem ta noc inaczej będzie wyglądała. I zadałem takie pytanie sobie i Bogu. Kim jesteś, Boże? Kim jest Bóg? Czy da się to pojąć? Czy da się to zrozumieć moim umysłem? Kim jest Bóg? Rozważałem to na wszystkie strony. Mogę, później będziemy mówić, wiele wspaniałych imion Bożych wymieniać. Wiele Słowa Bożego czytać. Ale do końca nie jestem w stanie, człowiek nie jest w stanie zrozumieć, pojąć, kim naprawdę jest Bóg. Bóg jest... Wiecie, ja będę czytał z tłumaczenia tego, co używamy najbardziej. Są różne teraz tłumaczenia. I Psalm 139, ale zanim go przeczytam, jeszcze może powie, kim jest, tak tylko parę takich rzeczy. Jest wszędzie obecny. Czy jesteśmy tego świadomi? On jest wszędzie obecny. On jest obecny dzisiaj wśród nas. Czy możemy powiedzieć amen na to? On jest obecny. Gdzie jest dwóch albo trzech w imieniu moim, tam jestem pośrodku nich. Tak powiedział Pan Jezus. Czy go odczuwasz, czy go nie odczuwasz? Czy go przeżywasz, czy go nie przeżywasz? Czy go pragniesz, czy nie pragniesz? Bóg jest obecny, bo On jest wszędzie obecny. Nie ma miejsca w całym wszechświecie, gdzie by Boga nie było. I to jest trudne do pojęcia. Następna sprawa. Bóg wszystko widzi. Pomyślmy teraz, że Bóg nas widzi. Bóg widzi ciebie, Bóg widzi mnie. Bóg wszystko wie. Bóg widzi na drugim krańcu ziemi, co się dzieje. Bóg widzi, co jest w czarnym w nabożeństwie. Bóg wszystko widzi. I kolejna sprawa, która nie idzie pojąć. No, na mój umysł nie wie jak wy, ale na mój rozum ja tego nie potrafię pojąć. Ale ja to wierzę. Ja to przyjmuję, bo taki jest Bóg. Bo tak mówi Boże Słowo. Wszystko widzący. Wszystko wiedzący. On wie o ciebie, On widzi. On wszystko wie o ciebie. Coś wczoraj robił, coś przedwczoraj robił. Co ja robiłem, co teraz robisz, siedzisz. Bóg wszystko wie. Bóg wszystko widzi. On nawet wie, co będziemy jutro robić. Jest tak? Bracie pastorze, On wie, co będziemy jutro robić. On wie, co będziemy po nabożeństwie robić. On coś więcej, On nawet zna nasze myśli. On wie, co ty teraz myślisz. Ja nie wiem, co ty wymyślicie. Ale On wie, co myślisz. Nawet jeszcze nie myślisz, a On wie, co pomyślisz. Taki jest Bóg. Taki jest nasz Bóg. On jest nasz Bóg.
A my jesteśmy Jego ludem, my jesteśmy Jego dziećmi, my jesteśmy trzodą pastwiska Jego. I wszechmocny. No wszystko może. No wszystko może. Kiedy była burza na morzu, na jeziorze, uczniowie krzyczeli: Panie, ratuj! Pan Jezus wyciągnął rękę, mówi: umilknij, ucisz się, burzo. On mówi: któż to jest ten, któremu nawet wiatry, nawet woda posłuszna, któż on jest, któż nim jest, kto to jest? Bracia i siostry, to jest nasz Bóg. To jest nasz Bóg, który nas umiłował miłością wieczną. To jest nasz Bóg, który posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby nas zbawić. On nie chce śmierci człowieka. On pragnie każdego człowieka zbawić. Jezus Chrystus umarł za każdego człowieka. No coś wspaniałego. Chcielibyśmy dzisiaj o tym pomyśleć. Kim jest Bóg? Kim jest dla nas Bóg? Kim jest dla Ciebie Bóg? Czytajmy Psalm 139. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. To, co już mówiłem. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty je, Panie, już znasz całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu. Kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza. Zbyt wzniosła, bym ją pojął. Może na razie do tego miejsca. Bracia i siostry, to jest zbyt cudowne, zbyt wielkie, zbyt niepojęte, zbyt wzniosłe, żebym to mógł pojąć. Ale tak wspaniałe, tak cudowne, że mogę to przyjąć. Nie muszę tego pojąć, ale mogę to przyjąć jako dla siebie. Bóg jest wśród nas, On kładzie rękę. Wiecie, Dawid tego doświadczył. W różnych trudnościach się znajdował. W różnych sytuacjach się znajdował. A jednak takie wspaniałe słowa wypowiadał, które dzisiaj mają taką niesamowitą moc i ważność i dla naszego życia. Bóg wie, kiedy siedzę. Bóg wie, kiedy staję. Bóg wszystko wie, bo On jest wszechmogący, wszechwiedzący, wszechwidzący. I chciałbym dzisiaj, bracia i siostry, ja wiem, że to znacie, to nie jest jakiś psalm pierwszy raz czytany, ale wiem, że potrzebujemy sobie to przypominać i chciałbym, abyśmy dzisiaj na nowo przypomnieli sobie, czy doświadczyli tej Bożej ręki, która jest dzisiaj wśród nas, która jest wyciągnięta i ona nie jest za krótka, by mogła pomóc. Jego ucho nie jest przytkane, aby nie słyszało. Ja wierzę, że Bóg nas słyszy dzisiaj. On nas widzi dzisiaj. On wie, gdzie siedzisz, co potrzebujesz, co cię boli, czego pragniesz, z czego się cieszysz, co myślisz, jaką masz postawę względem Niego, względem ludzi. On wszystko wie, dlatego przed Nim nic nie ukryjemy. I dzisiaj to chcę podkreślić, żebyśmy na nowo byli świadomi tego, że nie uciekniemy przed Bogiem. Nie ma miejsca, bo gdziekolwiek byśmy poszli, On tam jest. On tam jest, bracia i siostry. I to jest zbyt cudowne, zbyt wielkie, żeby to pojąć. Ale tak jest, bo to jest Boże Słowo. Czytajmy dalej ten psalm. Dokąd ujdę przed Duchem Twoim? I dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. No jest jakieś miejsce, gdzie by Boga nie było. No nie ma takiego miejsca. Ale czytajmy dalej. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza,
Nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja, dosięgłaby mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje i nocą się stanie światło wokół mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło. No niesamowite. Niesamowite. Ja wierzę, że Dawid tego doświadczył. Doświadczał tego, gdziekolwiek był. Czy siedział na tronie, czy ukrywał się w jaskini, czy był na wojnie, czy był w domu. On tego doświadczał. Różne jego życie też było, znamy. Ale on doświadczał Boga. Dlatego też Bóg powiedział, że jest to mąż według mojego serca. Dawid też zgrzeszył, też upadł, ale pokutował. Szczerze przyszedł do Boga. I my mamy taką możliwość. Jeśli pokutujemy, jeśli coś nam się wydarzy, mamy tą łaskę, bo Bóg jest miłościw i On błogosławi tych, którzy do Niego przychodzą. Niesamowite. I dalej Dawid tutaj mówi tak. Bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki swojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Niesamowite. Bóg stworzył nasze nerki. Bóg stworzył nas na swój obraz i na swoje podobieństwo. To jest nie do uwierzenia, ale tak jest. Przecież Bóg jest wszędzie, Bóg jest gdziekolwiek, a On nas stworzył na swój obraz, na swoje podobieństwo. On ukształtował nas w łonie matki. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Cudownie mnie stworzyłeś. Wiecie, czasami nam się nie podoba, że jesteśmy tacy albo tacy. Wiele ludzi narzeka na swój wygląd. Ale pomyślcie o tym słowie. Bóg mówi, że jesteśmy cudownym stworzeniem. Jest wiele stworzeń na świecie, ale najcudowniejszym stworzeniem jest człowiek, bo jest podobny do Boga. Różnie ludzie żyją, ludzie się doprowadzają do różnego stanu, ale człowiek jest stworzony na obraz i na podobieństwo Boga. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli Twe, Boże. Jak wielka jest ich liczba. Gdybym je chciał zliczyć, byłoby ich więcej niż piasku. Gdybym skończył, jeszcze byłbym z Tobą. Może do tego miejsca. Wiecie, niesamowity psalm, który pokazuje nam, jaki jest Bóg. I to pytanie, kiedy sobie zadawałem wtedy, kiedy w tą noc, kiedy nie mogłem spać, właśnie dało mi taką odpowiedź w tym psalmie. I chcę się tym dzisiaj właśnie, i tym się dzisiaj dzielę. Kim jest Bóg? Jaki jest Bóg? I to jest niesamowite. Jest taka jedna pieśń, która, nie wiem, myślę, że też ją czasami śpiewacie. Jak wielki jest Bóg. W miłości bez miar objawił się nam. Przez Morze Czerwone przeprowadził swój lud. I co przyrzekł? Nie opuścić Ciebie, więc zaufaj Mu. Bracia i siostry, będąc świadomy tego, jak wielki jest Bóg, tylko cząstkowe jest poznanie, tylko po części, bo nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego pojąć. Pomyślmy o tym, jakie wielkie cuda Bóg czynił w dziejach już całej ludzkości. Sama ta pieśń mówi, przez morze ich przeprowadził suchą nogą. Czy możemy sobie dzisiaj wyobrazić coś takiego, że morze się zatrzyma,
Z jednej, z drugiej strony jest woda, a w środku jest przejście i ludzie mogą suchą nogą przejść. Czy możemy sobie to wyobrazić? Taki jest Bóg, On wszystko może. A czy On się zmienił? On się nie zmienił. Taki, jaki był wczoraj, taki jest dzisiaj i taki będzie na wieki. Więc zaufaj Mu, ta pieśń mówi. I Słowo Boże tak mówi. Zaufaj Mu. My nie jesteśmy z tych, którzy się cofają, giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Chciejmy być właśnie Bogu wdzięczni za to, co Bóg czyni dla nas. Kiedy Pan Jezus był na ziemi, właśnie zapytali uczniowie Pana Jezusa, pokaż nam Ojca. Filip dał takie pytanie Jezusowi, Panie, pokaż nam Ojca, wystarczy nam to. I tu jest bardzo ważna sprawa, żebyśmy o tym też pamiętali. Otwórzmy może Ewangelię Jana. Rzekł do niego Filip, Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Oni też chcieli widzieć Ojca. Oni też byli ciekawi, jak wygląda Bóg, kim jest Bóg. Oni wiedzieli, że Pan Jezus jest Synem Bożym. Oni znali Jezusa, chodzili z Jezusem, widzieli, jakie cuda czynił Jezus, co robił. Właśnie oni widzieli, jak to morze i tą wodę uciszył. Tą wodę i tą burzę uciszył. Ale zadali pytanie, Filip zadał pytanie, pokaż nam Ojca. A co mu Pan Jezus odpowiedział? Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Wierzcie mi, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. A jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. Kiedy właśnie Pan Jezus przyszedł na ziemię, kiedy Bóg posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, jako Zbawiciela świata, jako Zbawiciela dla każdego człowieka, właśnie w Nim objawił swoją chwałę. W Nim objawił siebie samego. I to jest trudne do przyjęcia i czy do zrozumienia. Nie, że do przyjęcia, ale do zrozumienia. Dlatego, że Bóg posłał Syna. Miał jedynego Syna dla zbawienia. Dlatego, aby każdy człowiek mógł być zbawiony. I tutaj Pan Jezus mówi, że On jest jedno z Ojcem. Kto wierzy we mnie, to właśnie wierzy w Ojca, wierzy w Boga. I te dzieła, które mówi Pan Jezus, ja wykonuję, one świadczą o tym, że to są dzieła Boże. Właśnie tutaj Pan Jezus utożsamia się z Bogiem. I tu możemy to lepiej zrozumieć. Tu możemy to bardziej zrozumieć. Ale ciągle to jest wielka sprawa. Ciągle to jest taka sprawa, że niepojęte są, właśnie niepojęte są dzieła Boże wśród nas. Nawet w Jezusie Chrystusie. Nawet w Jezusie Chrystusie. Biblia mówi, że Boga nikt nigdy nie widział i widzieć nie może. Widzicie do Tymoteusza. Ale Jezus Chrystus, jednorodzony Syn Boży, objawił nam Boga. I to nam wystarczy. To nam powinno wystarczyć. Wiele ludzi kombinuje. Wiele ludzi, naukowców, nawet chcą zatuszować to wszystko. Ale to nam powinno, bracia i siostry, wystarczyć. Kiedy wierzymy w Jezusa Chrystusa, kiedy doznajemy łaski Bożej, kiedy mamy przebaczone grzechy, kiedy wiemy, dokąd idziemy, kiedy mamy życie wieczne w Jezusie Chrystusie, to bądźmy za to Bogu wdzięczni. I to nam właśnie powinno wystarczyć, żeby w części znać Boga i pragnąć tego Boga, o którym właśnie mówimy. Boga widzieć nikt nie może,
On mieszka, jak jest tam napisane, w światłości niedostępnej. Ale czytaliśmy w psalmie, gdziekolwiek byśmy się znajdowali, Bóg jest wszędzie obecny. I przede wszystkim, na co chcę dzisiaj też zwrócić uwagę, tak jak czytamy właśnie, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Właśnie Bożą cechą, tą główną cechą to jest miłość. Boża miłość dla człowieka. I właśnie dał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby każdy człowiek był zbawiony. Bóg jest wśród nas. Jak to się dzieje dzisiaj? To, co mówiłem, On jest przecież obecny. On zna wszystko. Jak to się dzieje? Jak to jest możliwe? Jak to w praktyczny sposób? Przecież Go nie widzimy. Może Go odczuwamy, może Go nie odczuwamy. Ale Bóg jest wśród nas. Jak to się dzieje? I o tym czytamy w Ewangelii Jana. Też w 14 rozdziale, kiedy Pan Jezus odchodził do nieba. Kiedy przychodził czas, że odejdzie do nieba, kiedy wykona wszystko, to powiedział takie słowa w 16 wierszu. Ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Właśnie w Duchu Świętym dzisiaj Jezus Chrystus się objawia. Objawia nam Bożą wolę, objawia nam Boże Słowo, objawia nam to, kim On jest. Dzisiaj możemy Go przeżywać, dzisiaj możemy Go doświadczać, dzisiaj możemy przychodzić do Niego tacy, jacy jesteśmy. Dlatego, że Bóg jest nieograniczony, dlatego, że On jest wszędzie i dzisiaj w praktyczny sposób możemy doświadczać tego Boga, jedynego, prawdziwego, wspaniałego, potężnego, o którym właśnie już Dawid w tym psalmie mówił. On chce, abyśmy przyszli do Niego. On chce, abyśmy Go doświadczyli. On chce, abyśmy wyszli z tego miejsca z radością, z wdzięcznością, świadomością, że On żyje i króluje i wkrótce przyjdzie zabrać tych, którzy są Jego światłością, Jego własnością. Miłość, wierność, świętość, łaskawość to są imiona Boże. To są imiona, które objawiają się. To są imiona, które możemy doświadczać na co dzień. Bożą miłość. I dlatego też Bóg mówi, żebyśmy byli wypełnieni tą Bożą miłością. Jak może świat zobaczyć Boga? Jak może świat doświadczyć Boga? Jak może usłyszeć o Bogu? Jedynie wtedy, kiedy właśnie ta miłość, którą Bóg objawił nam, którą Bóg objawia człowiekowi, ona będzie wypełniała i nasze serca. Dlatego bardzo ważne jest, kochani bracia i siostry, i dzisiejszego poranku, abyśmy byli wypełnieni całkowicie mocą Bożą, aby ta moc Boża, miłość Boża wypełniała serca nasze, żeby ludzie mogli zobaczyć nawzajem między sobą, ale też i ten świat, żeby mógł zobaczyć, że w nas jest Bóg, że w nas jest Ten, który stworzył ten świat, a właśnie mogą to zobaczyć jedynie przez Bożą miłość, bo On jest miłością. W pierwszym liście Jana właśnie Jan pisze o Bogu, o Bożej miłości i to są też bardzo ważne rzeczy, myśleć o tym, pamiętając o tym, ale też i mieć dział w tym. Pierwszy list Jana, rozdział 4, może sobie przeczytamy. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. Ten Bóg, ten wspaniały Bóg mówi do nas, żebyśmy i sami się miłowali, bo miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.
W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni się miłować. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. I tutaj Jan mówi, że Boga nikt nigdy nie widział, ale żeby zobaczyć Boga, żeby doświadczyć Boga, żeby mieć społeczność z Bogiem, to właśnie powinniśmy się nawzajem miłować. Właśnie tą miłością, którą Bóg nas umiłował. W innym miejscu czytamy, zanim byliśmy jeszcze grzesznikami, Bóg nas umiłował. I bardzo ważne jest, szczególnie w dzisiejszych czasach. Wiecie, dzisiaj jest wiele, ludzie się nie lubią. Nie wiem, czy to widzicie, czy to doświadczacie, ale wiele jest takiego egoizmu. I to w świecie, i czasami nawet wśród wierzących ludzi. Dlatego jest bardzo ważne, żeby ta miłość, Boża miłość, wypełniała nas. Wiecie, Bóg jest miłością. I to jest też przykazanie. Miłość jest też darem. Jest to owoc Ducha Świętego. Dlatego kiedy Duch Święty porusza się pośrodku nas, kiedy jesteśmy w Jego obecności, to On wypełnia nas swoją miłością. I tak bardzo ważne jest, abyśmy siebie nawzajem też miłowali. Możemy sobie to dalej też jeszcze później przeczytać, ale to jest bardzo ważne słowo, myślę, na dzisiejsze czasy. Dla nas wierzących, ale też i dla ludzi, którzy są zewnątrz. Żeby świat mógł jeszcze poznać, żeby świat mógł jeszcze doświadczyć Boga. Czasu jest mało, czas się już kończy, czas jest bliski. Dlatego my, będąc świadomi, kim jest Bóg, jak wielki jest Bóg, co darował nam, dał nam życie wieczne. Wiecie, świadectwo chrześcijanina to jest życie wieczne. To jest nasze świadectwo. Powiem wam, kiedy się nawróciłem, oddałem swoje życie Jezusowi, to pewien człowiek taki z tego świata to się wyśmiewał i mówił: żywot wieczny. Normalnie idzie żywot wieczny. Tak się wyśmiewał. Mi to trochę bolało, ale później, kiedy zrozumiałem, kiedy doświadczyłem Boga, kiedy czytałem Boże Słowo, wiedziałem, że to jest świadectwo chrześcijanina, bo żywot wieczny dał nam Bóg, a ten żywot jest w Jego Synu, w Jezusie Chrystusie. I ten Bóg potężny, ten, który ma wszelką władzę na całym obliczu ziemi, On skłania się do człowieka, do takiego, jak Ty jesteś, jak ja jesteś, jak ja jestem. I On wypełnia nas swoją miłością, tą miłością, którą nas umiłował. I On chce, abyśmy się miłowali, aby ta miłość była widoczna, aby ten świat, widząc nas, powiedział: tak, to są dzieci Boże, bo oni się miłują. To jest bardzo ważne przy tym słowie, żeby na to wspomnieć. Biblia mówi: kto ma syna, ma żywot wieczny, a kto nie ma syna, nie ma żywota wiecznego. I my tego musimy być świadomi, że należymy do tak wspaniałego Królestwa Niebieskiego, wspaniałego Boga, który dał nam żywot wieczny w Jezusie Chrystusie, swoim Synu. Posłał Go na świat. Posłał Go po to, aby każdy człowiek był zbawiony. I On dziś jeszcze czeka. On dziś jeszcze okazuje cierpliwość. W liście Piotra czytamy: On nie zwleka ze swoim przyjściem. Bądźmy świadomi, że przyjście Pana Jezusa jest blisko. Czas jest bliski, kiedy czytamy objawienie Jana i inne miejsca. I On posłał swojego Syna, aby każdy człowiek był zbawiony. I jest jeszcze czas łaski. I z tego najbardziej się cieszę, że jeszcze dzisiaj każdy człowiek może być zbawiony. Że jeszcze dzisiaj każdy człowiek może przyjść do Jezusa. I dzisiaj na tym miejscu, bo On jest obecny. On przechadza się pośrodku nas, właśnie w obecności Ducha Świętego. Bóg jest wszędzie. Jezus jest wszędzie. A Duch Święty jest wśród nas. Choć Go nie widzisz, ale możesz Go odczuwać. Możesz Go doświadczyć przez Boże Słowo. Możesz przeżyć obecność Bożą. Kto pragnie, niech przyjdzie i pije.
Tak Słowo Boże mówi. Jeśli pragniesz, przyjdź. Jeśli potrzebujesz, przyjdź. Jeśli chcesz Go uwielbić, przyjdź. Oddaj Mu chwałę, bo On jest godzien najwyższej chwały. I wiecie, nigdy zadość Bogu chwały nie oddamy. Nigdy za to, co On uczynił dla nas. Ale też nigdy, nigdy wszystkich prośb też Mu nie przedstawimy, bo jest tyle spraw, tyle sytuacji, że moglibyśmy we dnie i w nocy prosić i ciągle by jeszcze coś było. Nie o to się rozchodzi. Chciejmy w taki konkretny sposób przyjść do Jezusa. Przede wszystkim oddać Mu chwałę, że znaleźliśmy łaskę w oczach Bożych. Noe znalazł łaskę w oczach Bożych. Bóg postanowił zgubić człowieka, zgładzić człowieka z oblicza ziemi. Żałował, że uczynił człowieka. Jest to takie smutne i trudne, ale wiemy, jak, do czego człowiek doszedł, co człowiek czynił na ziemi za czasów Noego. I Bóg postanowił zgładzić człowieka. Ale był taki człowiek, który znalazł łaskę w oczach Bożych. To był Noe. I Bóg zachował ród ludzki. I jak było za dni Noego, tak będzie za dni przyjścia Syna Człowieczego. My żyjemy w czasach przyjścia Pana Jezusa. I jakie rzeczy działy się straszne, takie rzeczy się dzieją dzisiaj. Ale czym bardziej grzech obfituje, się rozmnaża, tym bardziej łaska obfituje. Tym bardziej łaska obfituje. Dzisiaj Bóg wyciąga do nas swoje ręce, aby nas błogosławić, aby nas oczyszczać, przebaczać, aby nas uzdrawiać, aby nam pomagać. Ten wielki Bóg, o którym śpiewamy, o którym mówimy, jak wielki jest Bóg, ten wielki Bóg jest obecny i On chce błogosławić. I On to czyni. Niech będzie nam miłościw i niech nam błogosławi. Ja wierzę, że On to czyni od samego początku i będzie to dalej czynił. Także Jemu niech będzie chwała za wszystko. Bądźcie świadomi. Bądźcie tego świadomi i pewni, że Bóg jest wśród nas. Że Bóg jest z nami. A jeśli Bóg jest z nami, któż przeciwko nas? Któż przeciwko nam? Niech Bóg błogosławi każdego z nas. I będziemy się modlić. Chciejmy przyjść do Jezusa. Przede wszystkim oddać Mu chwałę. Oddać Mu chwałę za to, co uczynił. Ale jeśli mamy jakiekolwiek potrzeby, jakiekolwiek prośby, bądźmy tego świadomi, że Bóg nas słyszy i widzi. On zna, On wie teraz, co ty myślisz, jaką masz potrzebę i przed Nim nic nie ukryjemy. W liście do Hebrajczyków czytamy, że wręcz przeciwnie, przed Nim jest wszystko obnażone. My przed sobą możemy zataić coś, ale przed Bogiem nic nie zataimy. Bóg wie wszystko, czego potrzebujesz, czego pragniesz, czym twoje serce jest napełnione, co ty myślisz. Dlatego chciejmy tak szczerze, z taką wiarą, z wdzięcznością, ufnością przyjść do Boga. Oddać Mu chwałę, uwielbić Go, ale też przyjść do Niego. Będziemy się modlić, będziemy śpiewać, będziemy przychodzić do Jezusa i czytamy tak. Chwalcie Pana, albowiem dobrze jest śpiewać Bogu naszemu, bo to wdzięczna rzecz, pieśń chwały jest miła. Pan buduje Jeruzalem, zgromadza rozproszonych Izraela, uzdrawia tych, których serce jest złamane, i zawiązuje ich rany. Wyznacza liczbę gwiazd, wszystkim nadaje imiona. Wielki jest Pan i potężny w mocy, mądrość Jego jest niezmierzona. Dobrze jest śpiewać Bogu naszemu, bo to jest wdzięczna rzecz. Dobrze jest uwielbiać Boga, bo Bóg przez to się cieszy, ale też i uzdrawia tych, i pomaga tym, którzy są w potrzebie. Czy to jest jedno z drugim związane? Oddawanie Bogu chwały, ale też przychodzenie do Niego ze swoimi sprawami, ze swoimi potrzebami. Bóg przez to jest uwielbiony. Jeśli otrzymacie o cokolwiek, byście się modlili, Bóg przez to jest uwielbiony, jeśli otrzymujecie Boże błogosławieństwo. Dlatego niech Bóg będzie nam miłościw i niech nas błogosławi. Amen.